Trzecia aukcja dzieł sztuki odbędzie się 28 września o godzinie 15. Do udziału w niej zachęcamy wszystkich miłośników sztuki współczesnej i nie tylko. Zachęcam do przyglądania się, ale również do czynnego uczestnictwa zarówno w życiu artystycznym, jak w nabywaniu dzieł sztuki. Ciekawe jest to, że przy licytacjach współczesnej sztuki jeszcze nie dochodzimy do zawrotnych cen. Dlatego tym bardziej warto spróbować, przyjść i po prostu i bawić się tym, ale później cieszyć się wspaniałą sztuką, którą ma się w domu i zmieniać ten świat. W sumie licytować będzie można pracę około 50 artystów. Będzie tu można kupić m.in. pracę artystów z regionu, tych najbardziej znanych, Urszuli Broll, Ryszarda Tyszkiewicza, Darka Milińskiego, Bogusi Twardowskiej-Rogacewicz. Wielu mniej znanych, więc warto przyjść i zobaczyć, jacy nowi, młodzi ludzie tworzą w naszym regionie. Gratką niewątpliwie jest obraz Mariana Wołczuka. Będzie można zakupić także fotografie. Pracę Tadeusza Rolkę i Wojciecha Plewińskiego, no jednych z najważniejszych fotografów polskich, współczesnej doby, jeszcze żyjących. A oprócz tego dużo rzemiosła artystycznego, to taka nowość, której w poprzednich aukcjach nie było. Są limitowane talerze z kolekcji Rosenthala, jest witrażowa lampa wykonana w technice Tiffany'ego, witraże, ceramika artystyczna, szkło. Prace można oglądać w galerii BWA oraz na stronie internetowej www.bwajg-aukcja.pl. Wychodząc naprzeciw kupców, widzów, rzeczywiście przez parę dni przed licytacją pokazujemy już tę wystawę w galerii. W tym roku jest bardzo duże zainteresowanie ze strony sprzedających również, więc nie wszystko się zmieściło, ale je pokazujemy w formie elektronicznej, ale na licytacji oczywiście każda praca będzie dokładnie pokazana, będzie można się przyjrzeć, będzie opowiedziane o tych pracach. Krzysztof Rogacewicz będzie prowadził aukcję. A w Jeleniogórskiej Galerii do 28 września prezentowana jest także wystawa Sutek, Funke, Drittikol najwyższej klasy artystów czeskiej fotografii. Zachęcamy do obejrzenia tych wspaniałych fotografii, a przy okazji prac, które licytowane będą w najbliższą sobotę podczas trzeciej aukcji dzieł sztuki organizowanej przez BWA oraz Rotary Klub Karpacz Karkonosze wraz z partnerem Rotary Klub Jelenia Góra.